wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Xity Trash. Tym razem robimy odcineczek po polsku. Otóż w poprzednim odcinku był Hextech Warsztat, w którym otworzyłem 75 skrzynek. Jednakże odcinek był po angielsku, wiele się to nie spodobało i wypowiem się na końcu tego odcinka na temat poprzedniego. A więc zaczynajmy od samego początku. Wypadły mi bodajże 7 legendarnych skinów. To jest naprawdę sporo. Jak na 70 skrzynek, to tak naprawdę jedna na 10 skrzynek to była legendarka. Plus te wszystkie epiczne. Teraz zostawiłem sobie z tych wszystkich skórek tylko i wyłącznie te, które mi się podobają. Oraz te, które są legendarne bądź epiczne. Żeby je sobie po prostu włożyć za esencję, której już nazbierałem z poprzednich skinów. Więc zacznijmy od tego, że wymienię te trzy skiny z rerolla. Te trzy skiny. I zobaczymy, co mi poleci. Miejmy nadzieję, że poleci legendarka, a teraz zdaje się na czysty łód szczęścia. Pomarańczowa esencja i... Legacy skin. To naprawdę jest jakaś moja zmora, klątwa, że Fiddlestick mnie prześladuje. W poprzednim openingu bodajże shardów do Fiddlesticka dostałem 4. To jest masakra jakaś. Ale w każdym razie wiem, że tego skina chcę na pewno. To jest dzwoneczek Katarina. To jest naprawdę super skin, a ja lubiłem sobie pograć Katariną. Również skina jednego z legendarnych sobie odblokuję i to będzie bodajże... Tak, Nunu. To będzie Nunu. Teraz rozpoczniemy... O, a co to jest? TPA Ezri... Ja, super! Widzicie to? Co to się stało? Super! Dostałem skina dla swojego main AD carry. Za odblokowanie legendarnego skina chyba bodajże. Nie wiem, tak to działa? Odblokujesz legendarny skin i dostajesz Mystery Gift od Riotu? Spójrzmy, no to w takim razie, co by się tutaj jeszcze przydało? Myślę, że Cho'Gath. Grałem nim kiedyś na 3v3, jeżeli wrócą rankedy właśnie w tym trybie. O ile nie, co? Albo wrócą. Po prostu jeżeli wróci mój team do rankedów w tym właśnie trybie, to Cho'Gath mi się na stówę przyda. No, to jest to, Bandit Sivir. Super, podwójny skin za zrobienie jednego skina. No to w takim razie otwieramy jeszcze jednego legendarnego skina. Tylko że... Czy Blitzcranka już otworzyłem? Nie, Blitzcranka jeszcze nie otworzyłem. Ile kosztuje? 1000 esencji. No to jeszcze coś pokombinujemy, zamienimy tą esencję. Ale na ten moment otwieramy Brolafa. Tak, Brolaf. To też może się przydać na 3v3. Tak, i Kog'Maw w Caterpillar przy tym. Okej, spoko, super. Ale myślę, że lepiej by było, jakbym właśnie otworzył sobie te legendarne skiny, które mi wyleciały. To jest po prostu podwójny zysk. Jako, że nie potrzebuję tak naprawdę Amumu, bo nigdy go nie użyję. Mimo, że ten skin jest naprawdę bardzo ładny, to zamienię go sobie na esencję. Dalej, zamienimy Renektona, ponieważ już dla postaci z top lane'u mam bodajże tutaj właśnie skiny dla Olafa, w tym Brolaf, no. Full szacunek. Zack, mimo że to jest legacy skin i to z pool party bundla, to tak czy siak wymienię go sobie na esencję, bo nie jest mi potrzebny. I tak nigdy nim za bardzo nie gram. I Shaco również poleci na esencję. W tym AD carry, no... Niefortunnie Mystery Gifty od Riotu dostałem na AD carry, ale zobaczymy, może jak odblokuję AD carry, to nie dostanę dla AD carry skina. Co wy o tym myślicie? Trzymajcie kciuki, teraz będziemy upgrade'ować. Teemo, który skin wybrać? Który skin wybrać? Tu mamy rozsterkę. W każdym razie chyba wybiorę tego Teemo. Wygląda najbardziej kozacko z tych wszystkich skinów. Trzymajcie kciuki, ale jeżeli teraz pójdzie coś fajnego, to złapkujcie, jeżeli nie, to też liczę na waszego lajka. I Snow Deignar, tak, to jest mój main na top lane'a. To jest mój main na top lane'a, mam nim masterię 5. poziomu, więc super,
super legendary skin plus skin dla mnie. Myślę, że zamienię na esencję jeden z legendarnych skinów. Nocturna, myślę. Nigdy nim za bardzo nie grałem. To była taka z ciekawostek, to był pierwszy champion, którego ja grałem w League of Legends. Oraz pozdrawiam bardzo serdecznie mojego przyjaciela z gimnazjum i podstawówki, Pawła Romana bodajże. Idziemy dalej z moim właśnie shirtowaniem. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Shirtowanie? Tego skina ma mój inny kolega, Mateusz Oleszkiewicz. Też bardzo pozdrawiam po raz kolejny. Ale mi się ten skin nie przyda. Xerata też zamienimy na esencję. Tak. W takim razie zobaczymy, otworzymy tego skina. Zobaczymy, czy tańszy legendary skin zostanie wymieniony wraz z Mystery Giftem. Mały wydatek, a być może dostaniemy Mystery Gifta. Nie. Nie? Czy tak? Co to się stało? LOL się zawiesił? A nie. Jest, jest. I po raz kolejny Mystery Gift do AD Carry. Super. W każdym razie zostało mi jeszcze troszeczkę. TPA Shen do niczego mi się nie przyda. Dajemy dalej, craftujemy. Wiem, że te wardę odblokuję, prędzej czy później odblokuję. Z tymi niestety champion shardami nic już nie zrobię. Ale nic na to nie poradzę. Ostatni legendary skin. Ostatni legendary skin. Odblokowujemy i łącznie dwa gifty. I Frostfire Ani. Okej, dobrze. Najgorzej nie jest. Teraz trzeba by było zamienić. No w sumie tego Velkoza to mi było szkoda, bo chciałbym w sumie jakiegoś Midera, ale nie wiem, czy to by zostawię sobie tą Lux, LeBlanc czy Velkoza. Nie wiem. Chyba Lux, tak. Myślę, że Lux zostawię. Zostawię sobie Lux, a tymczasem zrobię wszystko, aby odblokować Blitzcrank, ponieważ Blitzcrank na pewno mi się przyda. No, z bólem serca. Naprawdę z bólem serca. Czy pójdzie odblokować? Tak, idzie odblokować. W tym momencie myślę, że dosyć powiódł się ten opening, nie wiem, jak to nazywać. Crafting, chyba crafting. Zobaczmy jeszcze na Summoner's Icon, bo nie wiem, to jest coś dziwnego. Odblokowałem sobie tutaj chyba Barona, nie wiem. Nie wiem, gdzie to trafiło tak naprawdę. O, tutaj. To sobie odblokowałem. Więc jest spoko. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. I teraz kilka słów na temat poprzedniego openingu. Mój kanał nigdy nie był założeniem na tylko i wyłącznie polskich odbiorców. Mój kanał głównie był założeniem na odbiorców z całego świata. Jak promuję swój filmik, to nie tylko i wyłącznie na grupach polskich. Promuję go na 5 grupach polskich i ponad 20 grupach obcokrajowych. Mam nadzieję, że ci ludzie również będą mnie oglądać i że będą się cieszyć z tego, że ja, powiedzmy sobie, otwieram skrzynki, i ci Polacy, którzy ogarniają język angielski, również będą się cieszyć. Co do mojego angielskiego, no nie od razu Rzym zbudowano. Mam 18 lat i myślę, że mój język angielski jest w porządku na ten moment. Oglądam filmy, oglądam PewDiePie'a, po prostu staram się, żeby ten mój angielski był jak najlepszy i myślę, że jak po raz pierwszy, bo to był po raz pierwszy, kiedy ja rozmawiałem do komputera, do kamery, no to weźcie sobie, odpalcie, powiedzmy, jakikolwiek program na LOL-u i gadajcie do kamery przez 25 minut w języku, który ogarniacie tak średnio. No, to jest dosyć trudne, a przepraszam, tutaj dostałem wiadomość na Facebooku. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy mimo wszystko mnie wspierają i oglądają. I mam nadzieję, że również ten odcinek się spodobał. Zasubskrybujcie kanał, zlajkujcie, udostępnijcie, jeżeli chcecie. W każdym razie dziękuję wam. Hej, do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Następny opening będzie w języku polskim.